Dzień dobry, proszę Państwa, a raczej już dobry wieczór, ponieważ mamy prawie godzinę 23. Nie wiem, czy oglądaliście ten film? O co chodzi w dzisiejszym filmie? No chodzi o to, że już jest prawie północ, a my byśmy chcieli coś zjeść. Po tym filmie bardzo dużo moich znajomych zaczęło do mnie dzwonić i pytać: ej Wojek, jest 24, gdzie teraz coś w centrum sobie zjemy? Jesteśmy w Warszawie, przede mną Pałac Kultury, za mną restauracja Mamma Mia, znajdująca się na ulicy Świętokrzyskiej 32. Oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału, łapka w górę, a ja zapraszam Was na dzisiejszy odcinek Mamma Mia. Mamma Mia to restauracja otwarta cały czas, 24 godziny przez cały tydzień, tak jak widzicie tutaj teraz na menu. Co myślisz, jest takie, człowieku, lekko strawne o tej godzinie? Coś powinniśmy się tym przejmować, czy po prostu lecieć tak jak zawsze? No, od kiedy się tym przejmujemy? Mamy tak, sałatki, pastę, pizzę i potrawy z grilla. Jest sałatka Cezar, porównamy ją sobie do sałatki w Witkacu. Weźmiemy na pewno jakieś makarony, pizzę też, coś z grilla ukąsimy na pewno. Poprosimy tak, na przystawkę bruschettę i sałatkę Cezar. Z past poprosimy bolognese, carbonare, gnocchi 4 sery, margarita, hawajska i salami. I może z tej kategorii grill weźmiemy ten miks grillowanych mięs. Herbata zimowa. Desery wziąłeś już? Nie, desery weźmiemy sobie potem. Okej. Okay. Jak widzieliście, sporo zamówiłem tematu. Jest 22.50. Zobaczymy, ile się uwiną. Ja jestem głodny, szczerze. Ty taki dzisiaj jesteś. Ale ja głodny, pół nie. Wychodziłem z domu, byłem nie głodny, ale już jestem głodny. No, klasycznie, tak zawsze z nami bywa. Witam wszystkich. Wiecie, co to jest? W tej karcie napisane, że jest serwis 10% doliczany od grupy powyżej 6 osób albo powyżej 300 zł. Czyli jak przyjdziesz i zamówisz sam za 3 paki, to masz doliczony serwis, tak jakbyś przyszedł 6 osób. Taka ciekawostka po prostu. Dziękuję. Czy to jest herbata zimowa? To jest zwykła herbata z cytryną. Wiesz, jak wygląda herbata zimowa? Pyszna, taka z cynamonkiem, wszystko jest nawalone. Coś tu musi być nie tak, stary. Ta herbata... 22 zł? Zwykła herba. Zwykła herbata. Ale nie nastawiajmy się negatywnie, ponieważ jedzenie może będzie pyszne. I może będziemy mogli polecić Wam tą restaurację. Herbaty nigdy za mało, tym bardziej w takim okresie. Dziękujemy pięknie. Zaszła mała pomyłka, także nastrój już tutaj wraca. Jest klimatycznie. Od razu do zaparzania. To wszystko, po co ja to tak... Ale jest za dużo wody znowuż. Cynamonek, goździki, człowieku. A jak ta herbatka dobra? Zaraz spróbuję, ponieważ chciałbym tu jeszcze syropa, czekam, aż ta esencja z tej cytryny i pomarańczy wyjdzie. Będę mógł ją wyjąć i wtedy zrobi się miejsce na syropę. Ja wziąłem sobie piwo grzane i tak jak widzicie, to po prostu jest piwo podgrzane z garnka prawdopodobnie. Też żadnych goździków, syropu, miodu, pomarańczy. Poprosiłem pana o takiego szocika, chociaż tego prawdopodobnie malinowego soczku. Ja jeszcze nie próbowałem, tutaj mi się parzy cały czas mój naparek. Dorzuciłem sobie cytrynkę z tej herbatki nieudanej pierwszej. Ten syrop nie jest chyba najlepszy. Nie. Tylko tu miodu bym dał, a nie syropu malinowego. On taki jakby rozwodniony był trochę. Mhm. Już mamy, proszę Państwa, 30 minut oczekiwania. Nie zapowiada się, aby tutaj coś się zaraz na stole pojawiło, niestety, a w brzuszku już burczy. Po 40 minutach dostaliśmy pierwszą przystawkę, jest to bruschetta. No widzę tutaj chlebek pszenny, biały, z pokrojonymi pomidorkami. Pachnie całkiem nieźle. No i oczywiście zaraz pojawiła się też sałatka Cezar. Sprawdźmy, zacznijmy sobie tutaj może od tej bruschetty. Sam chleb jest bardzo tłusty, to od razu czuć już tutaj na palcach. Pomidory nie są to raczej te z południowej Sycylii, ale całkiem niezłe, no zwykła taka kanapka z pomidorem tak naprawdę. No, chleb jest lekko ciepły, ponieważ był wcześniej podsmażony. Powiem Ci, że jak za 30 zł, to patrząc na ceny warszawskie, jest ta porcja całkiem okej. Okay. To nie jest w ogóle moja ulubiona przystawka, to jest taka przystawka po prostu zapchaj dziura. Chleb z pomidorami, tutaj chyba jest kawałek serka też. Jest kawałek serka, taka znikoma ilość. Podanie bruschetty się bardzo różni, zależy od lokalu. Tutaj akurat jest z serem, no ale on jest praktycznie niewyczuwalny. Ciężko powiedzieć, czy ten chleb jest podsmażony na maśle, czy oliwą jest tylko polane, no bo czuć tutaj oliwę. Ale wydaje mi się, że te pomidory zostały tą oliwą skropione. Nie jestem wielkim fanem, ale uważam, że jeśli lubicie bruschettę, to ta Wam powinna smakować. Wiadomo, trzeba wziąć poprawkę na to, że jest to restauracja otwarta 24 godziny, a Wy, jeśli możecie, zostawcie suba na tym kanale.
ale... Teoretycznie nie ma tu nic, czego bym nie lubił. No jest chleb, jest oliwa, jest ser, tak jak mówisz, rzeczywiście jestem zdziwiony, bo zazwyczaj bruschettę widziałem bez sera. Tutaj są tak naprawdę 3 albo 2 składniki, które powinny być najwyższej jakości i tyle, no bo na tym polega to danie. Całkiem smaczne tak naprawdę. Dosoliłbym, dopieprzyłbym coś tutaj, ale nie ma takiej opcji na stole. Jest tylko oliwa. Całkiem git, ale to jest tak jak mówisz, to jest... No nie ma dnia, żebym wstał i powiedział, ale bym zjadł sobie chleb z pomidorami. Niestety takiego dnia jeszcze nie miałem. To jest spoko zamówić sobie na 4 osoby, żeby każdy po takiej cząstce sobie zjadł. Jest okej, ale nie rozwodziłbym się tutaj. Nie ma żadnego uniesienia. Zwykły po prostu. Zwykły kawałek chleba z pomidorami i z oliwą. Druga przystawka, którą zamówiliśmy, jest to sałatka Cezar. Już widzę, że nie wygląda ona jak w Witkacu. Kurczak jest inaczej podany, ale może jest równie smaczna. Tutaj jest taki człowieku przypadek, że ten kurczak jest zimny. Oj. 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 Ten sos przede wszystkim jest tutaj taki jakiś specyficzny. Mamy tu oczywiście sałatę pomidora, grzanki, kurczaka. Ten kurczak jest suchy, stary. Jest zimny. Kurczak ugrillowany wcześniej z lodówki. Może nie tyle, że z lodówki, ale taka temperatura mocno pokojowa, taka wiesz, przy oknie stał. Taka sałatka. Ile tu kosztuje? Zgaduj. 4? 42 zł. Jeśli na sałatkę Cezar, to zdecydowanie nie tutaj. Nie jestem fanem, ale ta z Witkaca była naprawdę przepyszna. No tam robotę robił ten kurczak. To nawet dobrze nie wygląda, stary. Zimny kurczak normalnie. Wydaje mi się, że w restauracji płacąc 40, ponad 40 zł za sałatkę taką, no to ten sznycel z kurczaka powinien być na świeżo usmażony. Ile to trwa? 5 minut? Wiesz o co chodzi. Dużo lepsze by to było, jakby ten kurczaczek był świeżo z grilla, czy tam z patelni nawet. Nie wiem, czy u was w domu się tak jadało, ale u mnie zawsze u babci przy obiedzie bo albo mizeria, albo właśnie sałata ze śmietaną. Jezus, uwielbiam, kocham. Sałata ze śmietaną. Uh-huh. Lubisz? Uwielbiam. Zajebista rzecz. Cukru trochę. Cukru koniecznie trochę. I sałata masłowa najczęściej. To smakuje jak taka sałata ze śmietaną. Ani to kwaśne, ani to słodkie, to jest takie jałowe. Kurczak jest przyprawiony okej, no tylko, że jest zimny. Prosty temat. Usmażyliście sobie kurczaka o 13 i na kolację wyjmujecie go z lodówki, leży 15 minut poza lodówką i ląduje tutaj w tej sałatce. Tak on smakuje. Każdy myślę jest sobie w stanie to wyobrazić. Nic specjalnego. 42 zł, tak? Tak jest. Nie. Lecimy z daniami głównymi. Przede mną spaghetti bolognese. Sprawdźmy, jak to tutaj wypada. Nie jest suche, jest wilgotne. Całkiem nieźle się tutaj to prezentuje. Mimo tego, że stało już i czekało na nas trochę, jest nadal ciepłe. To jest duży plus. Nie jest to oczywiście najlepsze bolognese, jakie jadłem w życiu. Brakuje mi tutaj, wiesz czego? Serka. Delikatnie, wiesz, poprószone serkiem. Byłoby już dużo lepiej. Sam sos jest dobrze przyrządzony, chociaż nie jest w żaden sposób taki charakterystyczny. Smakuje trochę jak te gerberki, wiesz, o których mówię. Takie dania dla dzieci. Ale to jest takie spaghetti, które jakbym zjadł o północy, to byłbym usatysfakcjonowany. Za taki talerz spaghetti trzeba zapłacić tutaj 44 zł. No, nie jest tanio, ale wydaje mi się lepiej zjeść sobie takie spaghetti, niż nadal tą sałatkę Cezar. Dla mnie jest to pozycja do powtórzenia, tak ci powiem. No, nie jest to nic najlepszego. Następnym razem, jakbym miał, nie wiem, o północy, czy o pierwszej, czy jeszcze później ochotę na spaghetti, zjadłbym je. Mówisz, żebyś zjadł tak sobie o północy? Tak. Dziwne, że na gniokach, czy nawet na karbonarze, która już sobie tutaj powoli schnie, jest to grana padano, tutaj nie ma. Totalnie nie jest to takie spaghetti bolońskie, jakie chciałbym zjeść. Chciałbym tutaj zjeść taki, wiecie, sos ala ragu, sos z 3 rodzajów mięsa, taki bardzo aromatyczny sos. Temu spaghetti bliżej jest według mnie takiemu gotowcowi, jakby ze sklepu, z paczki, niż z normalnej, dobrej restauracji. Ale pomyśl sobie w tą stronę. Jest druga w nocy, jesteś w centrum, chcesz zjeść spaghetti. Chodzę, jem. Ale to nie jest spaghetti, na które to wrócę. No rzeczywiście, wolałbym zjeść to niż sałatkę, wiadomo. Do Mola jest bardzo daleko, ale czegoś mu tu brakuje. Brakuje tej intensywności. Takiego pazura, no. Żeby ten sos był jakiś intensywny. Do zjedzenia, do zapomnienia. Jestem pewien, że za tą cenę da się znaleźć lepsze spaghetti. No nie wróciłbym na to, po prostu. Dziękuję. No i proszę państwa, gnocchi 4 sery. Pamiętam i przyznam się, kiedy się jadłem, było to bardzo ciężkie danie. Wiesz, jak się położyłem w nocy, to całą noc czułem, że zjadłem 4 sery. Ale tutaj jadłeś? Tak, ten sosik tutaj powinien tak chlupać, żeby każdą kluseczkę sobie móc zamoczyć w tym sosie. Bardzo intensywnie jest ten ser tutaj wyczuwalny i przede wszystkim najbardziej przebija się gorgonzola. Typowo pleśniowy ser. Ty w ogóle możesz taki? Jesteś uczulony? Uwielbiam. Im bardziej śmierdzi, tym lepiej. To danie nie należy do najlżejszych, więc jeśli w nocy macie ochotę na coś lekkiego, to raczej tego bym nie wybierał. No jest tu intensywnie wyczuwalny ten aromat tych serów. Dla mnie jest to okej. Za takie gnocchi również trzeba zapłacić tutaj 44 zł. Gnocchi są okej. Mięciutkie, dobre. Nie ma się tu do czego przyczynić.
chciał być, szczerze mówiąc, ale poznajmy zdanie eksperta. Gnocchi 4 serii, tak? Quattro formaggi. Tak jest. No mocno, gorgonzola pierwsza jest od razu. No to już jest lepiej po prostu, bo zamawiasz 4 serie, no to czujesz te 4 serie, wiesz, że to będzie ciężkie, wiesz, że to przeważy tutaj ser w tym, więc wypada to po prostu lepiej, bo bardziej się tego smaku spodziewasz. A nie tak jak tam, że spodziewasz się gerberka. Nie tak, że w sałatce spodziewasz się zimnego kurczaka. No się nie spodziewasz, bo w sałatce jest grillowany kurczak. Zdecydowanie do tej pory najlepsze danie. Ciekaw jestem bardziej tej carbonary, bo ostatnio zdarzyło mi się jeść taką prawdziwą, oryginalną i była bardzo, bardzo smaczna. Pizzę będą chyba nam donosić, no ale to teraz jak chciałeś carbonarę, proszę bardzo. I rzeczywiście, ona jest tu posypana serem i tego sera brakowało mi w bolognese. Nie wiem, czemu tam tego nie było. Nie będę się chwalił, we Włoszech też byłem, jadłem obłędne carbonary. Ta nie stała nawet, wiesz, w kolejce do tej najlepszej. Pierwszy smak, który tutaj macie, to poza makaronem jest jakaś taka gorycz. Nie wiem, czy to guanciale daje taki smak, ale zdecydowanie no ta carbonara tutaj nie należy do dań, które jakkolwiek bym powtórzył. Ta carbonara, no po dwóch widelcach po prostu nie mam ochoty jej dalej jeść. Przy trzecim, wiesz, widelcu znowu ta gorycz. No spróbuj tego, bo tutaj się nie ma co rozgadywać. Ona wyglądała mi na suchą, ale nie jest sucha. Ten makaron otula jakiś płyn, jakiś sos, który w ogóle nie smakuje jajkiem, który w ogóle nie smakuje grana padano, ani jakimś pecorino, w ogóle żadnym serem. Nie czuć tego żółtka. Nie ma w ogóle jajecznego posmaku ten sos, to jest woda. Tak samo nie czuć tutaj żadnego parmezanu, który podobno jest w tej carbonarze. Może to było to na górze po prostu, ta posypka. To smakuje jak jakiś gotowy sos po prostu. I w ogóle ten makaron nie jest al dente według mnie, jest za miękki trochę. Troszkę za miękki. Gnocchi chyba wygrywają, ale to mam wrażenie, że się robi takie po prostu wybieranie lepszego zła. No nie wiem, mówiłeś, że idziemy na pyszne jedzenie. Pyszną kolację. Cena carbonary to 42 zł, czyli tyle samo co sałatka, ale z tych dwóch rzeczy chyba sałatka jest nad nią. Moim zdaniem no ten gorzki posmak tutaj dla mnie jest nie do przeżycia. Umówmy się, jedno i drugie nie jest zbyt smaczne. To jest po prostu jedzenie, które jesz, bo jesteś głodny i wychodzisz. W ogóle mam takie wrażenie, że to jest jedzenie, ta carbonara, te makarony, to jest taki poziom, jakby się zamówił w restauracji takiej typowo turystycznej, w której jest wszystko. Że masz tam burgera, masz tam steka, a jest to dziwne, no bo knajpa typowo właśnie włoska. Ta carbonara smakuje tak, jakby się zamówił w knajpie polskiej, a nie włoskiej. Przed nami deska mięs, mięsna grillowa uczta. Tutaj w pierwszej kolejności mamy pierś z kurczaka, dokładnie prawdopodobnie tą samą, która była w sałatce Cezar. Nawet ona podobnie wygląda, w podobny sposób jest tutaj przyrządzona. To halo, panie kurczak, co z panem jest nie tak? Druga szansa, no. Co? Może teraz na przełamanie, bo jestem strasznie zniesmaczony. Może ten ziemniaczek. Warzywa świeże, ziemniaki z fryturki, nie ma się co przyczepiać. No ale zmieńmy mięso. Zobaczmy tylko, co jest w środku. Medium. No i tu może być ciężko. Proszę państwa, ten kurczak, jaki jest kurczak, jak weźmiemy go do ust? No powinien się rozpadać, mięciutki i tak dalej. No, ewentualnie, jeśli jest mocniej przypieczony, no to chrupnie. To jest człowieku gumowe. Często jest tak, że jeśli coś jest niedobre, to zjem to i mówię, a niedobre. No ale tego kurczaka naprawdę nie da się zjeść. To jest człowieku gumowy, gryzisz go i on ci odbija jak piłka kauczukowa te zęby. No normalnie dawno nie jadłem tak dziwnego kurczaka. Taki jakiś jest dziwny, jest mega suchy z wierzchu, jest taka skorupa w nim, no ale sama jego konsystencja jest mega, mega, mega gumowa. Podejrzewam, że jeśli to mięso jest tutaj delikatnie surowe w środku, no to musi być to wołowina, prawda? Nie mamy co plus. Patrz, jak to się... Człowieku, co to jest? Czy kucharz tu też jest na pierwszym dniu próbnym? Nie, to pozostawiamy to mięso. Ja w ogóle nawet nie chcę, żebyś ty to jadł. To mięso wydaje się, jakby było po prostu drobiem. Nie wiemy, czy to jest indyk, czy to jest kurczak. No ale trzecie mięso, uwaga. Nie no, to trzecie mięso jest rzeczywiście do pogryzienia, bo te zęby nie odbijają się od tego mięsa. Ten kurczaczek tutaj i ten stek, no coś fatalnego. Jest to tak żylaste, jest to tak gumowe, no nie da się tego człowieku zobaczyć. To jest w ogóle surowe i ja bym w tym miejscu, jeśli to mięso jest tak niedobre, ja bym go nie jadł, no bo surowe mięso równa się z bólem brzucha, no. Już ci daję ten talerz smakowitości do przetestowania, ale chciałem wam tylko powiedzieć, że do tej pory jest to najgorsze danie, a kosztowało 99 zł. 100 zł. Nie. Tak, o, pizzę. Chyba wszystko. Pamiętaj, że to kosztuje 100 zł. Nie zachęciłeś, stary.
podeszła. No, nie ma sensu. I naprawdę to mięso jest niejadalne, ale mówisz, że kurczaka w ogóle się nie da zjeść. Próbuj go ukroić. Tak pod zębem jakby był surowy właśnie, jest tak gumowy. A kurczak gumowy, kiedy to się zdarza, człowieku? Ale no nie no, w ogóle obrzydliwie wyglądają te trzy kawałki mięsa. Od razu jak to danie przyszło, to widziałem. Co to jest w ogóle, stary? To powinniśmy to oddać. Nie wiem, czy widzicie ten kolor mięsa. Obrzydliwe mięso, stary, to nie wiem, musiało być zrobione rano, teraz jakoś odgrzane może, nie wiem. Jakbym to zamówił za 100 po prostu, bo bym chciał akurat sobie zjeść takie coś, choć nigdy raczej takich rzeczy nie zamawiam, no to bym nic tu nie zjadł, oprócz tych ziemniaczków i trochę sałaty. Bardzo słabe danie. Znaczy, niejadalne bym powiedział po prostu. Ja na przykład jestem mega zawiedziony, no bo to kosztuje 100, to nie jest jakieś 50 zł, 60, to jest 100 zł za coś, czego de facto nie zjemy i jest nie do zjedzenia. No jest tak gumowe, fatalne. Kto to robił? Przed nami trzy pizze. Margarita, salami i hawajska. Pizza margarita 33 zł. Pizza salami 46 zł. I pizza hawajska, uwaga, 47 zł. Może chociaż to nie zawiedzie. Bo po tym mięsie to ja aż jestem człowieku zdenerwowany. Nienawidzę, jak jedzenie, które zamawiam, nie spełnia moich jakichś takich najmniejszych oczekiwań. Nie tych wygórowanych, tych najmniejszych. Takich, że po prostu chcę zjeść coś przyzwoicie smacznego. Pizza margarita. Wiele z wielbicieli i testerów pizzy uważa, że w pizzę powinno się testować właśnie margaritę. Tutaj. Sera jest grubo. Sera? Jaka warstwa sirka. Mamy godzinę, proszę Państwa, 20 po 12, czyli idealnie na odurzenie się serkiem. Mega dziwna jest ta pizza, przede wszystkim przez to, że nie ma tutaj fajnego podkładu pomidorowego. Wiesz o co chodzi? Jak pizza ma już ten dobry sosik, to ona jakoś tak wchodzi. Nawet jak ten ser jest tam już słabszy troszkę, to jak ten pomidorek tam podkręci ten smak, no to jest dużo lepiej. Tutaj, no mega mdłe. Sami widzicie, jaka to jest gruba pierzynka tego sera. Idzie to w tą stronę, że ten ser jest gorzki. Jak on się już tak lekko przypiecze, no i też jest nieodpowiednia mieszanka serów, wtedy on jest taki gorzkawy. I to tutaj niestety występuje. Jeśli chodzi o tą margaritę, nic specjalnego. No prawdopodobnie jakbym zjadł jeden kawałek, bym powiedział ok, ale jakbym zamówił sobie całą, byłbym bardzo niepocieszony. No, ma ten gorzki posmak po prostu. Może pizza salami za 46 zł tutaj jakoś poprawi smak. Jest dokładnie to samo, co w przypadku pizzy margarita, tylko mamy dodatkową wkładkę tutaj taką mięsną. To salami nadal mnie nie przekonuje. Ale słuchaj, jeśli ta margarita była gorzkawa, to może słodki ananas ją naprawi. Może. Pizza hawajska, proszę Państwa, za 47 zł. Całkiem sporo na niej tego ananasa. Jest szynka. Czy coś może pójść nie tak? Wiem, że to będzie prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjna rzecz, jaką powiedziałem w internecie do tej pory, ale ta pizza hawajska spośród tych pozostałych dwóch jest po prostu najlepsza. Ten ananasik zabija tutaj tę gorycz tego sera. No zdecydowanie, jeśli miałbym wybrać tutaj pizzę, jest to hawajska. Margarita jest strasznie tłusta i gorzka moim zdaniem, no i to salami też już jakby tutaj nic nie zmienia. Tutaj dodatkowo ten ananas wkracza, no i zmienia ten smak, a że ja hawajską lubię, to zdecydowanie na pierwszym miejscu ona właśnie ląduje. Przykro mi, bo tak naprawdę wychodzi na to, że nie zjedliśmy nic dobrego. Ale bratku, jeszcze pizzy nie jadłeś, smacznego. Beskidu jest mega tłusta i tego sera to jest naprawdę taki New York style trochę, to ty powinieneś wiedzieć bardziej. Ja nie jadłem pizzy, tylko Papa Johnsa raz. Mnie jeszcze jedna rzecz tutaj zaciekawia. Te pizze są idealne. Widzisz, jak wyglądają te bandy tutaj w margarycie? To jest jakbyś wziął gotowy blat. No nie wiem, może mają tutaj jakiegoś super doświadczonego pizzera, który tak to robi, że każda pizza jest identyczna, ale to wygląda tak, jakbyś z linijką to robił. Biorąc pod uwagę to, że nie zjedliśmy tu nic smacznego i wszystko jest takie, trochę bym powiedział, wątpliwej jakości, no to takie coś też mnie zaczęło zastanawiać. Guma trochę ogólnie do ciasto. Nie jest to aż takie tłuste salami, jak w tych pizzach w sieciówkach, co jedliśmy na przykład. Jest takie bardziej podjeżdża smakowo, jak miał to określić, pod taką kiełbasę krakowską trochę, wiesz o co chodzi. Jest okej, jest lepsza niż margarita, no bo tutaj bardziej jest bardziej słona niż margarita, bo to salami jest dosyć słone. Mniej czuć tą gorycz, ale podejrzewam, że jest tak jak mówisz, że właśnie ananas po prostu wprowadzi trochę cukru, tutaj trochę słodyczy i że rzeczywiście wierzę w to, że hawajska może być najlepsza na tym stole. Gumowe jest to ciasto, nie jest wcale cienka ta pizza. Ser jest gorzki. Słabo, kurwa.
A za 50 zł? No pokaż tą hawajanę. Ja wiem, że to jest kontrowersyjne i że niektórzy ludzie są ograniczeni i nie potrafią zrozumieć tego, że to może być dobre. To jest dobre. Lubię hawajską po prostu też. Ostatnio hawajską jadłem tą gigantyczną z tobą w samochodzie w Toruniu. No tak szczerze, to jest bardzo podobne. Ta pizza ma w sobie coś takiego amerykańskiego, coś takiego osiedlowego nawet, coś takiego polskiego, ale oprócz tej bazylii tutaj na margaricie, no to jest chyba jedyny włoski akcent tutaj. Margaritę bym wywalił stąd, taka hawajska na peperoni wjechałaby. Ale to nie jest pizza, jaką chciałbym zjeść we włoskiej restauracji, po prostu. Już mogę powiedzieć, wnioski musicie wyciągnąć sami. Możemy rachunek prosić? Kartą będzie. Mógłbym poprosić o spakowanie tych trzech pizz? Jasne. Zapytacie pewnie, ile wydałem, ale najpierw wam powiem, że kompletnie nie jestem usatysfakcjonowany. Wychodzę z trzema plackami, które tak naprawdę nie są jakieś wybitne. W brzuchu no nie jest jakoś pełno, wiadomo, że nie będziemy się na noc też nażerać. Ktoś z tych bardziej matematycznych widzów na pewno już sobie liczył, podliczał sobie, wiesz, w trakcie, jak podawaliśmy ceny w filmie. W każdym razie cały rachunek, proszę państwa, wyszedł 510 zł. Jedna para butów została tu zostawiona. I to takich skórkowych. I to takich, wiesz, no już premium. Skórkowych. Premium, skórka, nie? Na początku tego odcinka przy zamawianiu powiedziałem, że prawdopodobnie zamówimy desery. Niestety na tyle się zraziliśmy, że odpuszczamy temat deserów. Desery zjemy sobie w domku, a tutaj skończyło się na tych daniach, które po prostu widzieliście. Czy polecam to miejsce? Nie bardzo. Może warto tutaj na piwko wpaść, na drinka o jakiejś późnej godzinie po prostu. Szczerze mówiąc, wpadł mi taki nowy pomysł. Może zrobimy sobie serię pod hashtagiem co zjeść w nocy. Będziemy po prostu testować jedzenie po północy w restauracjach i zobaczymy, gdzie naprawdę warto iść. No wiadomo, niektórzy chodzą wcześniej spać, ale są też takie nocne marki jak my, które są wiecznie głodne i czasem warto zjeść coś pysznego. Przypominam oczywiście o zostawieniu suba na tym kanale. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o takim jedzeniu. No i do zobaczenia w następnych materiałach. Buziaki, pa! Mamma mia!